Świata w Kumite Mężczyzn. Dzień dobry. Proszę bardzo. Mistrz Świata przyszedł do nas z medalem. Tak. Medal. Złoto Mistrzostw Świata wywalczone we Włoszech. We Włoszech miniano. Pierwszy mój tak ogromny sukces na Mistrzostwach Świata, bo dotychczas... Ale nie jest to twój pierwszy sukces, bo takich medali masz już, może nie takich, ale u samych medali masz już całkiem pokaźną ilość. No dokładnie tak, jestem zeszłorocznym mistrzem Europy, 18-krotnym mistrzem Polski, 2 razy w swojej karierze wywalczyłem Puchar Europy, również Puchar Świata, w Szwecji, w Eslo, także tych tytułów, no mówię, mam już na tym koncie dosyć dużo. Na Mistrzostwach Świata ostatnich, wyszło 2 lata temu podejście, na Ukrainie miałem brązowy medal. Także no, ta moja kariera trwa już 18 lat i tych sukcesów nazbierało się trochę. A teraz po zdobyciu tego Mistrzostwa Świata liczę, że sukcesy zdobywać będą moi wychowankowie, ponieważ jestem oprócz tego, że zawodnikiem, to także trenerem w klubie karate w Bushi. Także liczę też, że teraz oni moje sukcesy jakby powielą i doczekam się również, że któryś z moich wychowanków kiedyś zostanie mistrzem świata. Czy ten medal Mistrzostwa Świata, czy to jest zwieńczenie swojej kariery, czy to jest to, co chciałeś osiągnąć? To jest to, na co czekałem od małego, odkąd rozpocząłem swoją, można powiedzieć, no, może górnolotnie, ale karierę sportową w wieku 7 lat. Zawsze marzyłem o tym, żeby być mistrzem świata, być najlepszym karateką na świecie. Wiązało się z tym oczywiście wiele wyrzeczeń, bo to są codzienne treningi, ale to myślę, że to jest oczywiste w każdej dziedzinie życia, żeby ktoś osiągnąć, trzeba dużo pracować. No i teraz, kiedy już to osiągnąłem, są takie dziwne nastroje we mnie, bo z jednej strony wielka euforia, ale to mało kto przypuszcza, że jest dla mnie też swego rodzaju smutek, bo zawsze dążyłem do jakiegoś celu. Na początku turnieje regionalne, potem Mistrzostwa Polski, potem Mistrzostwa Europy. Mistrzostwa Europy chciałem zostać mistrzem świata, zostałem mistrzem świata i pytanie, co teraz? Igrzysk olimpijskich w karate niestety nie mamy. I z tej chwili jestem troszkę smutny, ponieważ mnie bawił cały proces przygotowywania się do takich zawodów. Treningi, ta presja, ten stres, który zawsze jest przed zawodami, to, że trzeba ten stres opanować, stawić czoła przeciwnikowi. Zdobyłem ten medal i co teraz? No jest wielka radość, ale mówię, muszę teraz znaleźć nowy cel i myślę, że tym celem będzie, tak jak mówię, praca z moimi podopiecznymi. A ile lat mają twoi podopieczni? Czy również zaczynają od tak młodego wieku, czyli 7 lat, tak jak ty zacząłeś, czy to są starsi chłopcy? Zgadza się, zaczynają nawet jeszcze młodsi, bo mamy w Szczecinie 6 sekcji, w tym 4 tych sekcji prowadzimy w przedszkolach. Także mamy już nawet jednego chłopca 3-letniego. Najwięcej jest takich dzieci w wieku wczesnym szkolnym, czyli 7 lat. Tak jak idą do szkoły, to rodzice zapisują ich na zajęcia karate do naszego klubu. No i tak jak mówię, no, staramy się jak możemy, żeby wychować najlepszych karateków na świecie. Takie też mamy hasło, że razem możemy stworzyć najlepsze karate na świecie. Ci moi najmłodsi uczniowie mają już też ogromne osiągnięcia. Kamila Matuszak, 3-krotna mistrzyni Polski, Konrad Cielicki, Jakub Tata, również mistrzowie Polski, Adrian Kułek, to jest zawodnik, co prawda troszkę starszy, bo ma już bodajże 20 lat, ale jest również mistrzem Europy, Łukasz Strug, również mistrz Europy, także nasz klub działa już 5 lat, ale przez ten czas naprawdę na polskiej scenie karate zrobiliśmy dosyć duży zamęt, bo weszła taka nowa fala i w tej chwili no, można powiedzieć, że jesteśmy jednym z najlepszych klubów w Polsce. A czy mógłbyś coś powiedzieć o samym kumite? Jest to rodzaj karate. Czym różni się od innych dziedzin tego sportu? Kumite to jest walka. Jest jeszcze inna konkurencja w karate, czyli kata. Kata to jest prezentacja technik. To jest taka forma walki z wyimaginowanym przeciwnikiem, czyli zawodnik wychodzi na matę i prezentuje techniki bez przeciwnika. Natomiast to, czym ja pracuję, czyli kumite, to jest już walka normalna z przeciwnikiem. Są różne odmiany karate. Ja akurat zdobyłem te Mistrzostwa Świata w karate trzechstylowym, to jest bardziej prestiżowe, bo
bo jakby ta federacja, w której zdobyłem, czyli WUKF, zrzeszała wiele stylów karate. W tym karate liczy się pokazanie swojej technicznej przewagi nad przeciwnikiem. To znaczy nie jest to karate kontaktowe, gdzie trzeba, gdzie leje się krew, gdzie są jakieś ogromne kontuzje, gdzie trzeba za wszelką cenę przeciwnika, można powiedzieć, brutalnie pobić. To chodzi o to, żeby wygrać. Oczywiście kontakt jakiś fizyczny musi być, no bo to jest jednak sztuka walki. Ale nie chodzi o to, żeby zrobić przeciwnikowi wielkiej krzywdy. Sędziowie sędziują taką walkę i po prostu za celne trafienie, tak jak można powiedzieć, czerniecze, za celne trafienie są przyznawane punkty. I no ja właśnie na Mistrzostwach Świata stoczyłem 4 walki, pierwszą z Włochem, potem... Pokażmy ten medal do kamery. Raz, dobrze. Uda nam się zrobić zbliżenie, co na nim jest? Tutaj z przodu jest napisane czwarte mistrzostwo po angielsku, czwarte mistrzostwa świata w karate. Jest FIC, czyli nazwa federacji, która organizowała Federazione Italiana Karate, a z tyłu WUKF, czyli World Union of Karate Federation, jest nazwa federacji. No, takich medali udało mi się już w tej karierze zebrać około 200, znaczy takich może nie, ale z innych turniejów. Czy zdobią one teraz swoje biuro, może ścianę w pokoju, jak to wygląda? Biuro, zdecydowanie biuro w moim pokoju, zostawiłem sobie tam kilka takich medali, żeby jak ktoś do mnie przyjdzie, to jednak wiedział, że ja coś tam robię, no nie? Natomiast te najważniejsze trofea stoją w biurze naszego klubu, który mieści się w ulicy Dawrzyniaka 5. Współpracujemy z wojskiem, bo nasze główne biuro mieści się w klubie 12 dywizji mechanizowanej. I ta współpraca tak fajnie się układa, no bo karate to walka, wojsko to armia, też walka, także jest jakby pewna zbieżna ideologia tego wszystkiego. Spełniłeś swoje marzenia, to oznacza, że już więcej nie będziesz startował? Nie, startuję dalej. Mistrzostwa Europy za rok w Szkocji, Mistrzostwa Świata następne za 2 lata w Rumunii, w Bukareszcie. I tam prawdopodobnie za 2 lata w Bukareszcie swoją karierę zakończę. Co prawda będę miał wtedy 28 lat, czyli wiek jeszcze spokojnie mógłbym pociągnąć dalej tą karierę, ale zachodzi pewien konflikt interesów, ponieważ no, jestem trenerem. Na to, żeby zrobić to dobrze, trzeba poświęcić naprawdę wiele czasu z moich wychowanków, a ja jakby ten czas poświęcam też troszkę na swoje treningi, będąc zawodnikiem, więc no jest ciężko łączyć te dwie rzeczy. Jeszcze dodatkowo jestem studentem na Instytucie Kultury Fizycznej, teraz zmieniło nazwę, Wydział Kultury Fizycznej bodajże. No i tam już studiuję w tej chwili 7 lat, bo mam indywidualny tok studiów i tyle zajęć. Chciałbym w końcu skończyć studia. No, moi wykładowcy już kręcą nosem, pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję, że mnie wybaczą, to że znowu mnie nie było na zajęciach, no, ale no, wiesz, cel był dosyć wysoki i mam nadzieję. I usprawiedliwienie 3 lata tak naprawdę było. Dokładnie, usprawiedliwienie jest w moich rękach, mam nadzieję, że zostanie przyjęte. A kolejnym usprawiedliwieniem może być to, że jesteś trenerem. No właśnie, wymieniając swoich najlepszych podopiecznych, wymieniłeś również kobiety. I czy dyscyplina, którą uprawiasz, jest popularna wśród kobiet? Tak, jest popularna. Nawet kiedyś, jak ja zaczynałem z kolei trenować, to było jeszcze więcej dziewczyn. Pamiętam, że było więcej dziewczyn w ogóle niż chłopaków. To jest dobry sport, ponieważ jest bardzo ogólnorozwojowy, dobry w tej kwestii, więc dziewczyny jakby choćby dla kształtowania, nie wiem, figury, sylwetki przychodzą, to jest dla nich dobre. Również muszę powiedzieć, że pół roku temu byłem w Poznaniu, zaprosiła mnie tam tamtejsza komenda miejska policji do akcji Akademia Bezpiecznej Kobiety. I prezentowałem tam chwyty samoobrony razem z bardzo popularnym aktorem. Myślę, że panie oglądające namiętne seriale będą wiedziały, o kogo chodzi. To jest Robert Mostra, Sen jak miłość. I tam, który też jest karateką. I razem tam prowadziliśmy Akademię Bezpiecznej Kobiety. Ogromne zainteresowanie, około 300 chyba kobiet przyszło. Także widać, że to się cieszy powodzeniem. Panie chcą się nauczyć, tam mamy takie czasy, no, dosyć niebezpieczne. Także warto coś tam umieć. Chociaż wiadomo, trzeba dłużej pracy, żeby ktokolwiek, ponieważ ta kobieta nauczył się, jak się bronić. Ale chociażby kwestia nauki pewnych nawyków, pewnego zachowania,
sytuacji zagrożenia życia, to już jest coś, to już jest coś. Jeśli kobieta czuje się pewniej po takim treningu, to ja już jestem zadowolony, że po części swoje zadanie spełniłem, bo ona już tak łatwo się nie da temu napastnikowi obezwładnie, może nawet go obezwładnie, o to nam przynajmniej chodzi. Nie jest typową ofiarą. Nie jest typową ofiarą, o to nam chodzi, żeby wyrobić te cechy pozycjonalne takie, żeby ona się nie poddała, żeby wiedziała, co zrobić. Ja zawsze podaję taki przykład telefonu komórkowego. Mówię, zaprezentuję panią, jak się obronić telefonem komórkowym i wszystkie panie dokładnie myślą, że będziemy tym telefonem bić po głowie, wbijać antenkę, jeśli są jeszcze jakieś telefony z antenką, bo to nie, nie, chodzi po prostu, chodzi o taki prosty sposób, że jeżeli widzimy, że idzie jakaś grupa, która ma wobec nas złe zamiary, wyjmujemy telefon i udajemy po prostu, ale bardzo głośno, że rozmowę telefoniczną, na przykład narzeczonym, tak, kochanie, jestem tutaj, przyjedź do mnie za minutę, głośno to mówimy tak, żeby ta grupa słyszała. I to już ta grupa wie, że za minutę będzie tu mój narzeczony, i dokładnie wie, gdzie się znajduje i już może odstąpić od tych zdania. To są takie, mówię, proste rzeczy, ale bardzo skuteczne tak naprawdę. Można nim temu się zastanawiać. Więc na takich kursach samoobrony niekoniecznie musimy uczyć się, jak pobić przeciwnika, ale samego sposobu zachowania, jak bronić się przed napastnikiem. Dokładnie tak, tym bardziej, że karate to jest sztuka walki, a sztuka walki tym się różni od systemów walki, ostatnio bardzo popularnych, że kryje się za tym pewna głębsza filozofia. My również dzieci nauczamy karate według 5 zasad karate. To jest kształtowanie charakteru, umacnianie siły ducha, bronienie drogi prawdy, opanowanie swojej gwałtowności, czyli nie dążenie do eskalacji jakichś napięć oraz przestrzeganie zasad etykiety i poszanowanie prawideł przyzwoitości, czyli wszelkiego rodzaju, no oczywiście pod każdym sposobem, wszelkiego rodzaju używki są zabronione. Karateka musi się prowadzić po sportowemu i zawsze mówię swoim zawodnikom, że filozofia ta właśnie to jest rzecz karate najważniejsza, bo medale, puchary, dyplomy to jest wspaniałe, ale to się kiedyś skończy i kariera sportowa się skończy. Później to, co pozostanie, to powinno pozostać w człowieku w karatece, no to jest właśnie ten kręgosłup moralny, który powinien być bardzo mocny i ktoś, kto spotyka karatekę, powinien przede wszystkim po jego zachowaniu być zrobiony z karateką, a niekoniecznie tylko po umiejętności. Czyli tak naprawdę w takiej szkole karate nie uczycie tylko sztuki walki, ale również kształtujecie ludzi. Zgadza się, o to nam chodzi. Sport, czy też ta fizyczna strona, to jest jedno, a druga strona medalu to jest właśnie ten charakter, tak jak mówimy, kształtowanie tego charakteru. Dzieci, czy też starsi na treningach naprawdę wylewają hektolitry potu i zawsze jak muszą zrobić na przykład, nie wiem, 100 pompek, czy jakieś ciężkie bardzo ćwiczenie, to przy którejś tam, kiedy już nie mogą tego zrobić, zawsze ich motywuje, mówiąc, że liczy się właśnie ten duch walki, bo umacniać siłę ducha, chodzi o sportowego ducha walki. A tak a propos jeszcze motywacji, jeszcze bym chciał powiedzieć, bo to jest dla mnie takie może symboliczne, ale na tych mistrzostwach świata właśnie jak w fajny sposób zmotywował mnie angielski trener, który zajmuje się tam w Anglii szkoleniem olimpijczyków, kajakarzy bodajże, a przy okazji jest psychologiem sportowym. Bo tak jak wiadomo, przed każdą walką, a szczególnie przed finałem mistrzostw świata, w każdym karateczce, w każdym zawodniku toczy się wielka wojna nerwów. Po chwilę mam wyjść na matę, kibice już skandują Poland, czy tam Italia. No i ten Anglik właśnie podszedł do mnie przed walką, spojrzał na mnie, powiedział, to zaraz masz finał, ja powiedziałem, no tak. I on motywował mnie w bardzo prosty sposób, ale pokazujący, jak wspaniale, jak w prosty sposób wystarczy psycholog sportowy może zmotywować. Ja miałem na sobie dres reprezentacji Polski. I on złapał mnie za suwak od dresu, podniósł go, po czym odszedł. Ja sobie myślę, o co chodzi temu trenerowi. Spojrzałem, a na tym suwaku miał napis Wiktory.
To mi wystarczyło, dostałem takiego popa, że wyszedłem na walkę i zwyciężyłem z Włochem Emiliano Pezzinim 3-1, chociaż walka była bardzo ciężka, muszę powiedzieć, że połowę walki przegrywałem, on wchodził mi z mini, chciałbym rezultat 1-0 dowieść do końca, ale na szczęście podpatrzyłem go w locie, dobiłem i dzięki temu... Tak naprawdę trzymałeś w napięciu swoich fanów aż do ostatnich minut. Do ostatnich minut, tak można powiedzieć, że taki scenariusz Robert Spiszkowski. Serdecznie gratulujemy. Naszym gościem był Paweł Mogolewski, mistrz świata komitę mężczyzn. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A już teraz... Witamy trzeci dzień programu Galaktyka Pomerania. Ja już powiedziałem, że ja jestem bardzo smaczą i naszymi gośćmi, których jak widać dzisiaj jest na kanapie dużo, aby rozmawiać o karate. Dlatego naszym gościem jest pan Paweł Bąbolewski, mistrz świata w karate. No właśnie, bo o ile pierwszy dzień programu zacząłeś sam gościem, to teraz jest na kanapie kontakt wypełniony. Amelia Kastowska, mistrzyni Polski, konkurencji w Mikę, czyli w walkach od 10 do 8 lat. Zamiast się też mistrz Polski w kata indywidualnych pokazać również do 7 lat. Maciej Baryński, mistrz Polski w walkach do 7 lat, chłopców. I Kacper Pilacki, mistrz Polski w walkach 8-9 lat. Tu Maciek jest... Maciek się wyrywa, specjalnie dla Ciebie Maciek usunęliśmy nasz programu, bo będzie prezentacja. Tak pobudzona, nie mogę się doczekać tej trzeciej części, więc powiem, że za chwilę wpadniesz w nasze zielone kanapy, ale musimy się wypowiedzieć na siebie. Ale to wy wpadniecie do nas i ja zapytam o to, jak trenujecie, jak wygląda karate dla dzieci. Karate dla dzieci to właśnie taki program, który w lat realizujemy w szkolach. W tej chwili mamy 4 sekcje szkolne, no i dwie takie normalne, kogo poza lekcyjne. Ten program opiera się głównie na grach i zabawach duchowych, to jednak jest przyciągnąć do karate. Oczywiście nie zapominamy również o całej filozofii sportu karate i realizujemy to według 5 zasad karate. Ja myślę, że gdybym tutaj krzyknął dojo, księga wojownika, to cała ta sztuka dyrektowała do tego problemu te 5 zasad karate, więc oni jakie są fizyczną warstwę realizują. Tą duchową. A jakie są te zasady? Te zasady? Co? Trzy razy będziemy powiedzą, tak? Dobra, uwaga. 3-4 kato. A będzie tutaj gdzie? Magda, mam coś do mnie, to mam dla Kacpera. Uwaga. Kacper, zaczynaj. Dojdzie od góry. Prawda! Dom! Opanowanie! Opanowanie! Etykieta! Etykieta! Dwa razy była prawda, a, ra? Charakter! Czyli widać, że są faktycznie przygotowani z pamięci, tak jak można obudzić o 3 nocy i oni recytują, tak jak tabliczka w nożenie i bagie. Czy można w ogóle porównywać karate takie, jakie pan trenuje, do takiego karate? Pewne zbieżności są, to znaczy to te konkurencje, które dzieci rywalizują na zawodach, są takie same jak wśród seniorów. Także jak ja walczę na przykład świata w walkach w kumite, to na tych samych zasadach dzieci walczą w swoich kategoriach. Tyle, że o ile w moich walkach decyduje się tylko ochraniać na zęby i na ręce, to oni wyglądają troszeczkę jak młodzi kot.
Maćku, Maciek ma oparcie na szkło. 6 lat, tak? Maciek ma 6 i Kasper ma, zdaje się, 8. Kasper ile ma? A jak to jest kilka lat? Drodzy, powiedz mi, bo mam takie pytanie, bo wiesz, ja na przykład nie potrafię walczyć w karate, a póki, czy to jest trudne, to jest styl walki, jak było się walczyć? No, trochę było ciężko. A kto cię namówił do tego, żeby grać w karate? Tam ktoś? Tam. Tam ktoś, no, jak ci to fajnie pozwoli, to gdzieś tam jeszcze. Tak, on jest chyba z Polski, a nie są z całej Polski. Tak, też jest z całej Polski. Jak ona jest? Pani Krzysztof nazywał się w Karpaczu, brało udział wszyscy zawodników z 27 klubów w całej Polsce, także dosyć duża rzesza liczby młodzieży. No i właśnie, szczerze mówiąc, ja byłem w ogóle bardzo zaskoczony, że tak dobrze trafiliśmy z formą, bo jednak ten proces przygotowań był taki dosyć różny, ponieważ Krzysztof miały odbyć się w lutym. Jak ja jako trener planowałem dla nich ten szczyt wolny na luty, potem to wszystko się rozbiło, okazało się, że lipiec. Tak, szczerze mówiąc, nie liczyłem na aż tak wielkie sukcesy jak 4 tytuły mistrzów Polski. Czyli mobilizacja była szybka? Mobilizacja, dokładnie tak. Amelka w ogóle zaprezentowała na tych mistrzostwach akcję nie do wykonania w sprawie, że nawet w seniorach, ponieważ jej przeciwnica finałowa wykonywała technikę ręczną, to proszę sobie wyobrazić, że ręka, tak się mówi, jest zawsze szybsza niż noga. Amelka wyprzedziła jej technikę ręczną nogą i to jeszcze nogą zakroczną, czyli tą z tyłu. To jest w ogóle taka szybkość, że... Podaj ma taka prawa, bo ja to Amelka jak to osiągnąć? Czy to jest trudno zrobić coś takiego, żeby zrobić? To jest przypadek, czy to To nie przez przypadek, bo z boku krzyknąłem Amelka noga. Amelka... Czekaj, to powiedzieć coś Amelki, bo jak to było w twoim przypadku? Czy ciężko jest coś takiego, żeby na komendę swojego trenera nagle ta noga była kiszka, a kiszenka przez kiszka? Trochę ciężko jednak, tak? A teraz pytanie do twojego trenera. Chciałbym zapytać tego trenera o to, bo mówisz, że zrobisz to nagle tą modyfikację, bo miałem później, bo to jest... To znaczy, ja w tej chwili mamy 6 technik na maszynie, na lewym brzegu, na prawym brzegu, 170 osób. 170 osób. Czy to ciężko jest ogarnąć taką grupę dzieciaków, bo jak to jest dyscyplina, musi jednak wiedzieć. Jeśli chodzi o koordynację ruchową w tym wieku, to wiadomo, że szały się nie da osiągnąć. To są dzieci jednak jeszcze bardzo młode i choćby sama sprawa zachowania równowagi jest dla nich dosyć dużym wyzwaniem, a już na przykład zapamiętanie tam 30 ruchów, jak mamy te układy, kadam, trzeba zapamiętać po kolei, to jest to lewo, prawo, to także jest duże wyzwanie. No, a dla mnie osobiście jest też ten problem, że ja już tych dni się nie rozwoję i w 6 sekcji osobiście prowadzę 5, że ja życia prywatnego to no to faktycznie to jest nie ma. Na 5, na 5. Zaprezentujcie w końcu to, na co wszyscy czekamy. Ale poczekajcie jeszcze chwileczkę, bo... Tak, ja wiem, tylko ja nie chcę, bo ja chcę tylko powiedzieć, że to było już wcześniej, to były te same dzieci, tylko teraz takie pytanie było trochę poważniejsze. Teraz będzie walka reżyserowana, taka troszeczkę dłuższa, bo tam to była taka bardziej walka sportowa. To oni muszą zdjąć dresy i wystawić puchary tam w boku. Tak ja myślę, teraz już się rozbierzcie. No, ale widzicie, o kieszeni złotem, ledwo zaczęli do szkoły chodzić, zdobywając tytuł mistrzów, złote medale, złote statuetki, dyplomy. Jak ładnie ułożyli, żeby tutaj nasze wyrazy miały. Tak, idę już powrotem do ciebie i teraz będziemy, drodzy Państwo, ściągami, zetkami pokażę. Ta walka powstała wczoraj. Pani Panda, a Pan będzie wszystko będzie, nie wiem, to Amelia, tylko, bo ja chciałam to zrobić. Ja myślę, że ja... Jeśli się ograniczę tylko, jeżeli by mieli jakieś problemy, to pora. Biorąc na siebie operatorzy, poświęcają całą uwagę karate. Chcemy pana. My możemy opowiadać o tym, co oni robią. Właśnie piaś. Kobieta pobiła ich wszystkich. Ja. Czyli pan siła jednak. Nie wiem. Ale jednak wciela się dopiero w te autobusy. Później na żaglowce i jeszcze karate. Mówmy może to, jakie oni
atak na głowę, kontra i dźwignia na bar. A oni krzyczą. Tak, właśnie pijan. Ale oni naprawdę się zderzają, prawda? Tak, tak, oczywiście, to jest wszystko pod kontrolą. Teraz zamyka, będzie odchodzić. Odchodzić będzie atak z tyłu dwóch napastników. Tak jest. I teraz kopnięcie głowę, opona, kopnięcie i ja. Ale nie pytam, teraz wkładają na podłogę, prawda? Tak, kopnięcie. Tak, kopnięcie. Głośno pijaj. Pamiętajcie o oczy, tak? To jest ważne, ten oczy. Oczy jest bardzo ważny. To jest jakby przeniesienie energii na przeciwnika. Czyli no, nie dusimy tej energii w sobie, tylko po prostu produktować. Tak, kopnięcie. Duszenie nogą i kopnięcie głowy. Dokładnie tak. Ale medialne, to było medialne. Ja myślę, że to jest nas... Tak. Widzowie przed telewizorami, gdybyście nie powtarzano, więc czy to jeszcze coś będzie zajęło? Nie, to była, mówię, krótka walka, ale mieliśmy jeden dzień na przygotowanie, także... Aha, czyli to potrzebujecie jeszcze tutaj z powrotem na swoje miejsce, tak jak każdy siedział. Ten może być się podobnie. Mam to pytanie, bo mam kartę najbliżej siebie. Powiedz mi, czy przy trenowaniu karate, bo widzę, że każdy z Was ma swoje kimono. Czy bardzo to kimono było dobrze dopasowane, czy nie przeszkadzało bardzo? Jak to wygląda? Bardzo dobrze. Nie może być za duże, za małe, czy jest idealnie dopasowane jakby do ciała? Idealnie dopasowane. A powiedz mi, co oznacza żółty kolor pasa? Drugi, co oznacza to? To jest drugi stopień zaawansowania, są po kolei im ciemniejszy pas, tym jakby wyższy poziom. Czyli pomarańczowy to jest wyższy. Tak, Damian, powiedz, ciężko było zdobyć pomarańczowy pas? Ciężko. Ciężej niż na żółty, prawda? Musiałeś więcej umieć. Tak, bo ciężko, bo to łatwo. A od kiedy Damian trenuje? Damian, od kiedy trenujesz? Od ilu lat? Od 5 lat. A to się przesadziłeś chyba, tam już tyle masz chyba, nie? Nie, mam 7. Masz 7, to nie, Damian trenuje od 2 lat. Jak często to jest? Dwa razy w tygodniu? Raz w tygodniu? Codziennie? Codziennie trenujesz, ale nie. Ale nawet jak nie jesteś na dwie, to w domu też można trenować. Tak, ja to sygnały od rodziców mam stop dostaję, że wchodzą do łazienki, a tam zapać mi. Bo... Maciek ostatnio właśnie był na obozie pół roku temu i mieszkał z mamą, a teraz jechaliśmy na zawody do Karpacza dostaliśmy pokój z balkonem, także po energii Maćka to ja nie mogłem spać, no to musiałem zlatować do tego pokoju, no bo Maciek siedzący na balkonie wyciski karate, to jest dosyć dużym zagrożeniem. Trzeba nie mieć do otoczenia. Trzeba zamontować wyższe barierki. Dokładnie. Ja mam bardzo dużo takich podopiecznych, w szkołach prowadzimy zajęcia, później te dzieci wchodzą do klubu i tam realizują dalszą część swojej, no można tak powiedzieć, kariery, bo jeżeli to są sobie polskie, to już zaczyna być poważna sprawa, jak powiem tak, w październiku cała sztuka jest powołana na Mistrzostwa Europy dzieci na Węgrzech, także jest szansa, że te sztuki będzie jeszcze większe, dlatego że mam przed nami letni obóz, na którym zawsze ta forma
się ta dyscyplina. Głośno, głośniej, głośniej się oczy. Tak, tak. No ja cieszę się, że jakby oni mają dobrze poukładane w głowach. No właśnie o to właśnie teraz zapytać może Kacper. Powiedz mi, a czy wy poza treningami walczycie też ze sobą na poważnie, czy robicie to głową tylko na treningach wtedy, kiedy może? Tylko na treningach walczycie, tak? Nie słyszałem, co powiedział. No. Treningach głośniej. Na treningach głośniej, a okrzykują pewnie głośniej. Ja dokładnie nie wiem, jak wyglądają takie treningi. Może Magda kiedyś chciałbym, żeby wyglądał na nich treningi. Ja mam nadzieję, że wypowiadam. Tak, tak, tak. Właśnie przed dzieciem na opowiecie, jak było. No i zaprezentujemy może przez jakieś nowe techniki, nie wiem. Tak, na pewno, jeżeli będziemy wcześniej wiedzieli, to ten pokaz zrobimy nawet na 15 minut. Mamy dużo zanadków i mamy dużo do pokazania. Również następnym razem ja mogę zrobić kimono i pokazać to nieco. Ale z dzieciakami? Może być więcej. Może robimy czasami takie rzeczy. Robimy taką walkę z starszego młodszym. A zostałeś już pokonany z tego? Nie zdarzyło mi się, chociaż nie, kiedyś, jak 5 lat temu robiliśmy taką konwencję, że ale to ja walczyłem ze starszymi, pokonałem 4 klasy, a na końcu wychodziło dziecko i pokonywało wtedy. O, ale to było planowane? To było planowane, no i jednak troszeczkę żadne pan nie może tak łatwo właśnie zaprosić, bo mogą to płacić. No, o, tutaj jest tak, zabawy przeczytujesz. Ja bym się chciał zapytać o to, jak już trenujecie na tym, mają dużo bardzo, to jest na tym pomarańczowy. Jaki kolejny? Pierwszy jest biały, żółty, pomarańczowy, zielony. To są dwa pasy, to jest pierwszy brązowy, no i później jest to marzenie każdego karatecy, czyli czarny pas, mistrzostwo, jakby karate. Chociaż mistrzostwo, ale cały czas człowiek się rozwija i na czarnym pasie są kolejne stopnie dane. Także jednak długa droga. Długa jeszcze droga i to dobrze, bo jednak człowiek cały czas ma przed sobą jakiś cel. Dla nich celem są i dyplomy, i medale, i ta satysfakcja, jakby w tym okresie tego, że są zauważani również przez media. Się bardzo cieszymy, że Pomerania swoje TV docenia te sukcesy. Cieszymy się też, że druga sąsiedzka telewizja do docenia we Włoszech, ona pisze. No nie mogłeś o tym nie mówić, dlatego że jednak jesteście ze Szczecina i jesteście po całej Włoszech, na mistrzostwa ogólnopolskie, macie jakieś mistrzostwa ogólnoeuropejskie. No powiem panu, że to nie jest takie oczywiste, bo to nie będzie za przyjemne, ale jedna gazeta szczecińska. Nie mówimy jaka, ale nie mówimy jaka. Jedna gazeta szczecińska, no niestety. No, jak cały czas zrelekcjonuję troszeczkę sukcesy. Dzieci nawet dzisiaj kupili tą gazetę, szukali się z ich lupą, musieli to robić. Po prostu. Nie mogę o tym nie powiedzieć, bo każdy szkoda mi. Każdy popełnia błędy, w każdym razie my będziemy państwa informować na bieżąco o tym, co u naszych małych karateków. Ja chciałbym tylko przeprosić i poinformować, że nasz program się będzie nieco krótki, dlatego że pan Jerzy Gazucha nie mógł do nas dojechać, ale być może pojawi się w jutrzejszym programie Galaktyki Pomerania. A dzisiejszy program prowadzi dla państwa Magda Zubodowska. Ja myślę, że państwo nie to czwartek, punktualnie o tym. Wypróbowany, a to w trzeciej części, jak będzie wyglądało, to już sobie będzie kilkadziesiąt. Karate teraz w wodzie. Karate w wodzie, dlaczego w wodzie? Myślę, że karate w wodzie nie, ale regaty jak najbardziej, bo naszym kolejnym gościem jest pan Krzysztof Krzygier, organizator regat Polonego. Zapraszam pan Krzysztofie. Chociaż te karate w wodzie to mi teraz zaskoczyła, że nigdy ja się nie spotkałem. Dzień dobry pan. A pan panie Krzysztofie, czy kiedykolwiek może być karate w wodzie? Jedynie na basenach, widziałem jako aerobik, to było coś podobnego. Jakby karateka krzyczy do basenu, to przychodząc się, jakby to podobnie. Aqua aerobik równa się jednać, bo ona na zachodzie na tych punkcie, jak to się nie raz nie zadaje. Ja tu nie tak umiem, ale aqua aerobik jak najbardziej, ale nie rozumiem. Przejdźmy do tematu. Tak, to jest do regatu. Ja mam takie pytanie, że tam w tym roku też, jeśli mogę odnieść się do tematu, to na razie, że nazywały już babki, tak zwane regaty. Babskie regaty. Nie startowały same panie. Z tego typu regaty też się odbywają. Ja to sobie zdałam.
nie połączcie z kubiną, to jest telewizja na żywo. Ale proszę zauważyć na to, że kobieta walczy z mężczyzną. Tak jak mówisz o kobietach, że wpływają w regatach. To jest telewizja na żywo.